Czołem, witam w starym wspaniałym świecie i zapraszam dzisiaj was na film, w którym zobaczymy, jak mógł obozować, wędrować człowiek 1000 lat temu. 1000 lat temu to nikt nie obozował. Albo wiózł wszystko koniem, albo tragarze mu nieśli. Tak się nie da, bo dzisiaj ja nie potrafię obozować, a w zimą to już w ogóle nie potrafię, więc 1000 lat temu to już na pewno się nie dało obozować pieszo w ogóle. Czołem, witamy w starym, wspaniałym świecie. Jesteśmy dzisiaj pod Krakowem na rajdzie konnym, gdzie śpimy pod gołym niebem, w wełnianych kocach, w starodawnych ciuchach. Jest mróz, jest styczeń 2023 roku. I z mojej strony to, co zawsze robię, to po prostu staram się odtwarzać trudność podróżowania, obozowania z czasów, kiedy jeszcze nie wymyślono plastiku, nie wymyślono elektroniki, tych wszystkich membran, ale nie staram się odtwarzać jakiejś bardzo konkretnej epoki. Ten mój strój jest taki dobrany i sprzęt, no, bez dbałości o źródła, o konkretną epokę. Chodzi o to, żeby było wełna, płótno i tak dalej. I dlatego powtarzam wam wielokrotnie, że nie robię rekonstrukcji historycznej. No, ale są ludzie, którzy zajmują się rekonstrukcją historyczną i dzisiaj właśnie na rajdzie mamy ludzi z wczesnego średniowiecza, z wiernie odwzorowanym sprzętem. Cześć. Cześć. Mamy ze sobą w obozie Konrada, który ma ciuchy i sprzęt właśnie z wczesnego średniowiecza, to jest X wiek, tak? Tak, X, początek XI wieku. Czyli lata 1000... Tysięczny rok, tak? Około tysięcznego roku, no właśnie 900 do 1000. I to jest rejony Polski, tak? Staramy się jak najwięcej rzeczy czerpać z terenów Słowiańszczyzny, ale nie zawsze mamy na to informacje czy zabytki, w związku z tym korzystamy też ze Skandynawii czy gdzieś dalej położonych terenów. Jednak skupiamy się tutaj na obszarach naszych słowiańskich, zachodniej Słowiańszczyzny, wschodniej. Jak rozumiem, taki sprzęt z XI wieku, X wieku, to nie jest coś, że można sobie znaleźć poradnik obozowania, woja, i tam jest wszystko wypisane po kolei, co skompletować i co ze sobą zabrać. Rozumiem, że to jest w ogóle dziedzina nauki, tak? Badań naukowych. Próba odtworzenia sprzętu, który w ogóle ludzie mieli, tak żeby móc go praktycznie używać. Tak, właściwie większość pracy, którą wkładamy w to, co mamy w tym momencie na sobie, możemy tutaj pokazać czy sprawdzić, to jest tak naprawdę poszukiwania w książkach, w literaturze czy w samych wykopaliskach źródeł na ten temat. I później próba stworzenia jakiegoś obrazu, jak to mogło wyglądać w przeszłości i dopiero podejmowanie próby wykonywania tych replik. Czyli każdy but, skarpeta czy onuca, każdy detal, najlepiej, żeby miał źródła, albo w źródłach był, albo wykopany gdzieś, tak? Tak, najlepiej, żeby był wykopany i odwzorowany. Wtedy mamy największą pewność, że to pochodzi właśnie z tamtej epoki, z X-XI wieku. No, jest styczeń. Obóz mamy stacjonarny, ale sporo wędrujemy z końmi i pieszo. Jak rozumiem, na tym obozie też starasz się odtworzyć trochę trudność tego, tak? Zobaczyć, jak to jest,
ile jest sprzętu potrzebne, żeby sobie poradzić w takich temperaturach. Może nie widać śniegu, ale mamy mróz, zimne temperatury i to jest też trochę to, co ja robię, tak? Że próba odtworzenia samej trudności tego. Jak najbardziej jest to próba sprawdzenia, jaki dobór sprzętu, wiadomo, z tym, jaki dla mnie będzie potrzebny w tych warunkach, bo nie otworzymy tego, jaki był dla nich potrzebny te 1000 lat temu. Dokładnie. Ultralightowe wszystko jest? Waży 5 kg sprzęt? No zupełnie nie w tą stronę. Zupełnie nie w tą stronę. To może pokażemy widzom YouTube'a, co ty masz na sobie, jaki masz strój. Co człowiek z czasów Mieszka czy Chrobrego mógł mieć na sobie, kiedy chciał wędrować zimowym lasem. No dobra, to kiedy wędrujemy ze współczesnym sprzętem, czy nawet takim XIX-wiecznym, to mniej więcej jest jasne, co mamy na sobie. Bieliznę, na to jakąś koszulę, albo bluzę, albo sweter, potem ewentualnie taki wiatrołap, tak jak ja mam na sobie teraz, kiedy się wędruje i człowiek się bardziej poci, potrzebuje czegoś cieńszego, albo jakąś bluzę, kurtkę. No a jak to wyglądało w X wieku? Czy to też są takie warstwy po kolei? Czy to jakoś inaczej się człowiek ubiera? Pierwszą warstwę u mnie stanowi lniana koszula, którą mam na samym spodzie. To można powiedzieć, że jest to rodzaj takiej wczesnośredniowiecznej bielizny, której w takim rozumieniu jak nasza dzisiejsza nie funkcjonowała. Na to mam nałożoną koszulę z wełny. I to jest zestaw, który bym powiedział jest takim codziennym, wyjściowym, nieważnym od pory roku. Natomiast tą zasadniczą różnicą, która jest, ponieważ mamy właśnie styczeń, mam kaftan, który składa się z trzech warstw. U góry jest wełna, od spodu mam futro, w tym momencie z zająca. I natomiast pomiędzy tymi dwiema warstwami, co musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, znajduje się jeszcze płótno lniane, które stanowi tam dodatkowe zabezpieczenie. No i w sumie podczas tej tutejszej wycieczki chciałem sprawdzić, czy podróżując z plecakiem w takim grubym kaftanie, jak będzie się on sprawdzać termicznie, czy dobrze będzie, czy nie będzie z nim za gorąco podczas wędrówki i czy będzie dawać odpowiednią ochronę w nocy, ponieważ oczywiście spanie przewidywaliśmy w tych samych strojach, w których jesteśmy. No dobra, a tu masz jeszcze coś takiego czarnego. To jest polar współczesny? No, to już mógłby tak przypominać, ale jest to kaptur, który osobno jest założony. Tu ma taki element dający termikę na klatkę piersiową. Tył natomiast jest doszyty kaptur, który można założyć na głowę. A nogi? Majty, kalesony, skarpety? Jak to wygląda? No to oczywiście żadnej bielizny na sobie nie mam. Ja nie będę tego pokazywać. Nie wypada. Mam spodnie wełniane, do tego owijacze, które mają zabezpieczyć tą wełnę, też dodatkową ochronę termiczną. No i buty, które wykonane, tak jak we wczesnym średniowieczu, ze skóry, te akurat są szyte z dwóch kawałków skóry. I wewnątrz mam onucę wykonaną z lnu, której nie zobaczymy w tym momencie, gdyż jest głębiej schowana. Oraz taką wkładkę do butów, czyli skarpetę tkaną, dzierganą na igle. Jestem ciekawy, jak to wygląda, o takie odczucia, jak się idzie, czy się człowiek poci, czy to gryzie, bo na przykład moje doświadczenia są takie, że jak mam bieliznę z wełny z merynosa, ubranie wełniane i na to jakąś płócienną kurtkę, to jak się przyzwyczaiłem, to mi jest przyjemniej niż we współczesnych ciuchach. Mniej śmierdzę, to lepiej pracuję, lepiej oddycha. Z butami mam trochę problem. Na tej wycieczce dzisiaj mam buty współczesne, skórzane, ale kiedy mam tradycyjne, to buty są zdecydowanie mniej wygodne. To jest taki minus. No jestem ciekawy, jak to wygląda właśnie w X wieku, bo nie masz, rozumiem, bielizny z merynosa, mówię, że masz koszulę lnianą. Czy to gryzie, czy ta wełna, czy ten len gryzie, czy się człowiek poci? Jak to wygląda? Myślę, że tutaj jedna z ważniejszych kwestii, którą poruszyłeś na samym początku, to jest przyzwyczajenie się. Dla mnie w tym momencie zakładanie strojów wykonanych z naturalnych materiałów, czyli lnu, czy wełny, czy konopi, jest po prostu przyjemne. Natomiast jak chodzi o takie wrażenia termalne związane z pogodą, którą mamy w tym momencie na zewnątrz, to na pewno przez te buty skórzane, które mają cienką podeszwę, odczuwa się zimno na stopach. Wczoraj sprawdziłem sobie i włożyłem dodatkową onucę pod spód, zaraz na samo dno buta. Równie dobrze można by było włożyć siano i to się sprawdziło doskonale. Rzeczywiście nie czułem tego zimna.
No dobra, ja mam buty współczesne. I w butach współczesnych jest gumowa podeszwa z, tutaj z Vibramem akurat, więc się człowiek nie ślizga, a także no, to jest usztywnione, ta podeszwa jest dosyć sztywna, tu stopa za bardzo nie pracuje, jak chodzę po kamieniach i szyszkach i gałęziach. No a tutaj w tych butach starodawnych to one przypominają takie mokasyny. Jak ja znam mniej więcej sprzęt z XIX wieku i początku XX, to w Stanach były popularne mokasyny i widzę, że to jest podobne i podejrzewam, że nie jest zbyt sztywna podeszwa. Nie, jest bardzo miękka podeszwa i żeby uniknąć jakiegoś wywrócenia się czy obicia sobie stopy, trzeba cały czas zwracać uwagę na co się staje albo stawiać tą stopę delikatnie. To jest jedyna droga, żeby gdzieś zachować się w całości tą nogę. Czyli jest ślisko i boli, jak się chodzi, tak? W sensie, no czuć wszystkie kamienie, czuć, szyszki i tak, tak dalej. Tak. Okay. Taki wczesnośredniowieczny masaż stóp. Czyli nie mieli za bardzo takich twardych butów? Raczej nie. No jak rozmawiamy o tych warunkach termalnych, to na pewno duże zimno jest odczuwalne w dłonie, czy to za dnia, czy w nocy. W związku z tym bezwzględnie rękawiczki, także wykonane z wełny, bardzo prostego kroju, jak widać takie dwupalczaste. No raz ostatnia rzecz, którą mam dzisiaj na sobie, z racji na to, że dzień jest chłodniejszy niż wczoraj, to płaszcz wykonany z prostokąta, który można sobie, tak jak widać, upiąć na ramieniu, a w nocy doskonale sprawdza się jako dodatkowa warstwa okrycia, kolejny koc. Jesteśmy w obozie, tutaj działamy, nocujemy, palimy ognisko, przygotowujemy jedzenie. I Konrad ma swój zestaw, który nosi na własnych plecach, tak? Wyprawa jest konna, ale ty masz swój zestaw taki, żeby móc go nieść na własnych plecach. Backpackerski. Backpackerski i obozować zimą ze sprzętem takim samym jak w X wieku. Więc jest pytanie, co ty masz za sprzęt? I jak ci się z tym spało? Bo już mamy za sobą dwie noce tutaj, obydwie mroźne, więc możemy coś powiedzieć na ten temat. Myślę, że po naszych twarzach widać, jak spędziliśmy te noce, więc na pewno komfort nie jest najwyższy, ale wystarczający do tego, żeby nie zmarznąć i nawet czuć się okej na następny dzień rano. Natomiast pomógł mi w tym na pewno zestaw sprzętu, który mam ze sobą. O części tego sprzętu już rozmawialiśmy, ponieważ kaftan, w którym jestem, służy mi jako rodzaj śpiwora, w który się zawijam. Natomiast to, co niosę ze sobą na plecach, to niezbędny przedmiot, jaki stanowi siekiera. Taka, jaką używano we wczesnym średniowieczu. To jest siekiera bojowa do walki, czy to jest siekiera taka do pracy? Czy jedno i drugie? Raczej jedno i drugie. Nie można powiedzieć, że siekiera była używana tylko i wyłącznie do walki albo tylko i wyłącznie do prac w drewnie, czy po prostu do prac obozowych. Na podstawie takich kształtów nie da się tego po prostu określić, po prostu powiedzieć. Ta mogła być wielofunkcyjna i kształt takiej siekiery czy toporu jest jednym z najbardziej popularnych dla wczesnego średniowiecza, dlatego też taką mam ze sobą. Oczywiście koc gruby wełniany,
którym się przykrywam, na którym też częściowo leżę. I tu jest taka spora różnica. Ja kiedy obozuję, to nie robię rekonstrukcji historycznej, więc po prostu sobie kombinuję jakiś wełniany koc. On może być współczesny, robiony współczesnymi metodami. Tutaj rozumiem, ten koc jest robiony takimi wiernymi metodami, tak jak byłby zrobiony 1000 lat temu, tak? Tak, ten koc, który akurat tutaj mam, jest tkany ręcznie i farbowany naturalnymi barwnikami z naturalnych z roślin w sposób tradycyjny. Taka wcześniejsza wersja karimaty, czyli futro, na którym się po prostu kładę. Natomiast większość przedmiotów, które są istotne i niezbędne do takiego obozowania w zimie, znajduje się tutaj w tym worku domocowanym do plecaka. Czy najważniejszy element to zestaw do rozpalania ognia, w który wchodzi krzesiwo, krzemień, huba, dalej żywność. Żywność przenoszę w workach wykonanych z tkanin roślinnych, tutaj len, które są zapuszczone woskiem po to, żeby chronić żywność przed wilgocią. Takich woreczków z żywnością mam tutaj dość sporo. W większości już puste, ponieważ jest to nasz trzeci dzień pobytu tutaj w Nielepicach. Zostały już tylko resztki. Mam ze sobą miód jako rodzaj żywności najbardziej energetycznej, który można wziąć z sobą. Przenoszę go w glinianym pojemniku, na który u góry jest założona woskowana szmatka, dzięki czemu ten miód nie rozlewa się po całym plecaku. Bukłak z wodą. Naczynia gliniane do gotowania. Jeden mniejszy, drugi większy. W tym większym jeszcze ślady wczorajszej zupy. No oraz reszta suchego prowiantu w postaci chleba, masła i owoców. Tak, został jeszcze jeden pakunek, w którym znajdują się ostatki mięsa, luźne szmatki oraz łyżka, którą tą cały posiłek można na końcu zjeść. W ten sposób można tutaj zajrzeć. Plecak jest opróżniony. To wszystkie rzeczy, które wziąłem z sobą na ten pobyt w terenie. No i sam plecak. Plecak, jak wyglądają wczesnośredniowieczne plecaki w X-XI wieku, tego nie wiemy. Mamy tylko informacje o plecakach dużo późniejszych, z XVIII, z XIX wieku, gdzieś z terenów Syberii, gdzie transportowano rzeczy na plecach. Natomiast ten, który mam z sobą, pochodzi z... został znaleziony w lodowcu w Alpach. Człowiek, który przeprawiał się przez lodowiec w okolicach miejscowości Itzi, tego jego dzisiejsze nazwanie, miał ze sobą taką konstrukcję na plecach, właśnie taki rodzaj plecaka. On nieco różnił się od tego, ale tak jak się widzimy, z grubsza składał się z pałąka wyciętego z leszczyny, który na dole był spojony dwoma deseczkami wzmacniającymi tą element opierający się o dół pleców. Natomiast u góry tak rekonstruujemy, że mogły znajdować się sznurki wzmacniające całą tą konstrukcję. Do niego musiały być dorobione szelki. Szelki się nie zachowały. Tutaj taki patent ze sznura, z wzmocnieniami ze skóry, żeby ten sznur nie wcinał się w barki, gdy nosimy taki plecak. No dobra, obozujemy i trochę żeśmy chodzili. I powiedz mi, z tym plecakiem, nie wiesz, ile on waży? Mniej więcej. Kiedy jest pełny? No. Nie wiem, ale wydaje mi się, że mógł ważyć coś około 100 kilo. Myślę, że powyżej dychy waży. Kilkanaście kilogramów. I jak ci się z nim chodziło? On się wrzynał, czy się może rozpadał? Co się z nim działo? No samo noszenie plecaka jest dość komfortowe, jeżeli założy się na te sznury jakieś wzmocnienie od spodu, żeby one się nie wbijały w barki. I wtedy jest, no można powiedzieć, stosunkowo wygodnie. Nie ma jakiegoś bólu. Do tego ten element drewniany opiera się na dolnej części pleców, dzięki czemu jest sztywny, aż te sznurki pozwalają na to, że
łopatki mają miejsce do pracy, więc nie ma takiej deski sztywnej gdzieś przymocowanej do pleców, co by utrudniało cały proces chodzenia. Niestety wyciąłem sobie za cienki pałąk, który stanowi główną ramę plecaka i niestety on tutaj na... No i tutaj w tym cienkim miejscu na łączeniu, w miejscu, gdzie przechodzi deseczka, niestety się złamał. Więc można powiedzieć o tym plecaku w kontekście tego wyjazdu, że eksperyment wykonany, no niestety nieudany całkowicie. No ale to tylko, myślę, do wymienienia jest ten fragment i całość będzie dość skuteczna. Będę praktykować dalej w przyszłości znalezienie rozwiązania tego niedużego problemiku. No dobra, a w nocy mieliśmy tak kilka stopni mrozu i całkiem silny wiatr momentami i wyżeście spali z Danielem, który też rekonstruuje tę samą epokę, przy ognisku, które potem gasło i żeście spali bez ognia, na mrozie i na silnym wietrze. No i jak to było? Budziłeś się, czy budziliście się z zimna, czy cała noc przespana w komforcie, czy jakieś dreszcze i w ogóle walka o ogień w środku nocy? Jak to wyglądało mniej więcej? No, już mówimy tu o personalnych przeżyciach. Dla mnie pierwsza noc była lepsza, jeżeli mogę porównać, znaczy cieplejsza. Obudziłem się dopiero, kiedy zrobiło się jasno, więc praktycznie mogę powiedzieć, że całą noc przespałem. Mając ten zestaw, koc, płaszcz i kaftan na sobie. Druga noc już była nieco chłodniejsza. Nie wiem, czy warunki pogodowe się zmieniły, czy po prostu już organizm był wychłodzony i tej drugiej nocy się już kilkukrotnie budziłem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie cieplej. Zimna, no. A od ziemi miałeś, to jest futro z jelenia, tak? To jest skóra z jelenia. I gałęzie. Tak, tak. Właśnie Daniel twoje łóżko rozmontowuje, żeby je spalić. A, to jest... To jest siła. Prawo bycia tu i teraz stwierdził, że najpierw trzeba się odczać ogniem, a spanie to dopiero problem z mroku. Spanie jest dla słabych. Całą noc będą jedli barana. Okej, dzięki wielkie. Dzięki. Mam nadzieję, że wam się ciekawie oglądało, szczególnie tym, którzy uprawiają współczesną turystykę i znacie współczesny sprzęt. Wiecie, jak to wygląda i jest zajrzenie do kompletnie innego świata. Starego, wspaniałego świata. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.